zorganizowane przez uczelniany klub AZS Politechniki Łódzkiej. Po raz szósty Politechnika Łódzka organizowała akademickie Mistrzostwa Polskich w biegach przełajowych, ale chyba po raz pierwszy nie można było narzekać na aurę. Liczyliśmy, że znowu będą ekstremalne warunki, no i te nie dopisały. Było wyjątkowo dobrze, jak na poprzednie lata. Imprezę główną poprzedził bieg w kasku w ramach akcji Dziewczyny na Politechniki, która promowana jest przez AZS i w której uczestniczy kilka uczelni technicznych z Polski. Bieg w kasku jest naszą taką wizytówką. W tym roku udało się to połączyć z AMP-ami, jako tutaj promocję Politechniki Łódzkiej, Dziewczyny na Politechnikach. Wydaje mi się, że fajna zajawka wejściowa, więc z dobrą oprawą liczymy, że Zarząd Główny również się zaangażuje w przyszłym roku trochę mocniej w tą akcję, tak żebyśmy po prostu się nie wstydzili. Natomiast bieg dopisał nam bardzo, mamy ponad 100 dziewczyn, więc myślę, że bardzo fajne wydarzenie. Wśród dziewczyn biegnących w kaskach najlepsza okazała się Sima Agajew z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Łodzi. Wyprzedziła ona o kilkadziesiąt metrów Monikę Stobieniecką oraz Joannę Misiak. Wśród studentek zwyciężyła Małgorzata Wojciechowska przed Pauliną Kasianiuk i Moniką Szczerbą. Trenuję bieganie w klubie sportowym UKS 55, polecam, ale nad Politechniką się zastanawiam. Znaczy, na pewno kierunek ścisły, ale jeszcze nie wiem gdzie. Jeżeli dziewczyny wybiorą Politechnikę Łódzką, to zapewne nieraz będą miały do czynienia z nowym prezesem tamtejszego klubu uczelnianego AZS, Przemysławem Jagielskim, który wybory wygrał tuż przed zawodami. Kontynuujemy przede wszystkim ostrą walkę o pozycję lidera w Polsce, żeby tutaj w czołówce uczelni cały czas utrzymywać się jako uczelnia z wynikami. W Łodzi właściwie nie ma dla nas żadnej konkurencji, więc staramy się być jak najwyżej w klasyfikacji ogólnopolskiej. Wracając do zawodów, trzeba powiedzieć, że mimo niżu demograficznego doskwierającego polskim uczelniom, chętnych do startu nie brakowało. Ilościowo jedne z większych, widać, że jest odbicie. W zeszłym roku mieliśmy mniejszą liczbę niż w latach poprzednich, natomiast teraz poczuliśmy odbicie i jest tych osób więcej niż w latach poprzednich. Cieszymy się, że się podoba, że ludzie wracają. Być może też trochę pogoda pomogła w tym. Rywalizację rozpoczęły kobiety biegiem na 3000 metrów. W gronie 154 zawodniczek najlepsza okazała się Monika Jackiewicz z UWM Olsztyn. Na drugim miejscu zameldowała się Martyna Puschał z ZWF-u Katowice, a trzecia była Izabela Dziedziech z PWSiP Łomża. Przede wszystkim pogoda była odpowiednia, nie było deszczu ani śniegu tak jak rok temu. Trasa była dość szybka, przyspieszyłam dopiero na podbiegu, bo zawsze jestem dobra dość na zbiegu, więc w tym momencie zaatakowałam i już wiedziałam, że mam dość sporą przewagę, więc już biegam do końca. Do 63 biegaczy zaprezentowało się na dystansie 4,5 km. Finisz był niezwykle zacięty, ale ostatecznie Bartosz Kotłowski z UTP Bydgoszcz pokonał na finiszowych metrach reprezentanta Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania Artura Ostrowskiego. Na najniższym stopniu podium stanął Mateusz Wyszomirski ze SGGW Warszawa. To jest mój drugi start na Akademickich Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych. No i znaczy, no w sumie zakładałem, żeby być w trójce, a udało się wygrać, jestem bardzo zadowolony z tego. Dwa podbiegi, co miałem do pokonania, dwa razy go pokonywałem, to
W sumie na nim zaatakowałem głównie na tym, za drugim razem. Mi to postanowiłem, co było rok temu w tym śniegu, to o wiele lepiej się biegało teraz. Dłuższy kobiecy dystans liczył 6 km. Znakomitą dyspozycją tego dnia mogła pochwalić się Angelika Mach. Studentka Uniwersytetu Warszawskiego bez najmniejszych problemów pokonała wszystkie rywalki, wśród których najbliżej były Aleksandra Lisowska z UWM Olsztyn oraz Patrycja Talar z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zawody zakończył bieg męski na 9 km. W czołówce od początku tempo nadawała trójka zawodników. Oni też podzielili między siebie miejsca na podium. Zwyciężył Łukasz Oślizło z Akademii Wychowania Fizycznego z Katowic. 7 sekund po nim do mety przybył Marek Kowalski z Politechniki Gdańskiej. Na trzecim miejscu natomiast zakończył zawody Mateusz Majk z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Generalnie bieg był rozgrywany cały czas w bardzo mocnym tempie. Już od pierwszego okrążenia zdecydowanie ustanowiła się grupa ludzi faworytów tego biegu, gdzie pokonywaliśmy większą część dystansu z samotnym gronie 5 osób. Na ostatnim kilometrze zdecydował podbieg, który jest tutaj decydujący na tej trasie, gdzie zdecydowanie ruszyłem i udało się tutaj odskoczyć reszcie rywalom i tutaj właśnie zaważyło ten moment. Podsumowano oczywiście również klasyfikacje drużynowe, gdzie liczyły się wyniki uzyskane przez 5 najlepszych zawodników i zawodniczki. Wśród kobiet triumfował Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, który wyprzedził AWF Kraków i SGGW Warszawa. W klasyfikacji mężczyzn olbrzymia dominacja AWF-u Katowice, którego zawodnicy zdobyli 785 punktów i o 42 wyprzedzili Politechnikę Lubelską, a o 54 Politechnikę Śląską Gliwice. Ze sobą list od pani prezydent, który chciałabym przeczytać. Bardzo.